Dobry wieczór, pani Marto, kontrola trzeźwości. Skąd ty te ciuchy bierzesz? Po moim byłym. Proszę bardzo, krawacik. Proszę bardzo. Czapeczka. Pani Marto, kontrolę trzeźwości wykonujemy alkomatem. Tak się składa, że mam na sobie świeży ustnik. Nie mogę się tak wydurniać. Do konkretów. Do konkretów przechodzimy. Słuchaj. Co? Słyszysz? Ty przeciąg jakiś. Pierdzie. Ale Irek, poczekaj. No Boże, co? Ktoś jest w domu. A. Idź zobacz. Monika, co ty tu robisz? Złamany, co ja tu robię? Co ty tu robisz? Ja masaże robię, Marcie, rozumiesz? Bo kręgosłup ją boli, no. Co ty masz mnie za debilkę? Myślisz, że ja w to uwierzę? No, słuchaj, szefowa, ciężko pracuje i muszę ulżyć jakoś, no jakoś, żeby pracowała wydajnie. Ja muszę robić ten masaż. Przepraszam bardzo, do tego się przebrałeś, ten strój policjanta, czy co to jest? Oblałem się olejkiem do masażu, poszły spodnie, poszła koszulka, tam się suszą spodnie, tak, tylko to... policji miała koszulkę, rozumiesz? Dobrze, pokaż mi te spodnie, proszę bardzo. Jezu, Irek, przestań, bo już nawet ja tego nie mogę słuchać. Przyjechał na seks. Przepraszam, ale taka jest prawda. Ty jesteś beznadziejny. Poczekaj, Monika, pogadajmy. Nie chcę z tobą gadać. Pogadajmy. Głupia byłam, bo mieliśmy być ze sobą na wyłączność i ja się tego trzymałam. Myślałam, że ty też nie, ale nie. Ty do końca życia będziesz bzykał laski, aż w końcu się zestarzejesz i zgnisz w samotności, rozumiesz? Monika, przepraszam cię. Zgłupiałam twoje przeprosiny, z nami koniec. Marta, przepraszam cię za te cyrki, no. Ludziom odwala po południu wieczor. Masz, idź już do domu. Na czym tu stanęliśmy? Zabieraj swoje ciuchy i idź już do domu, ale... dobrze? Idź już do domu. Ale po prostu straciłam ochotę. Przeprosiłem przecież. Wiesz to, i do domu. Do widzenia. Ale jak, no... Powiedziałam, ale co, do domu. Pić jak kielecki, Marta, co ty robisz, no? Ale mróz jest, buty po... Proszę bardzo, buty ale... i do widzenia. Jak to tak mam... Do widzenia.